Cześć, nazywam się Janusz Wierzbicki i w tym samouczku przedstawię, jak utworzyć prostą ankietę za pomocą narzędzia Forms. Po zalogowaniu się na swoim koncie Office 365 wybieramy narzędzie Forms, a następnie w celu utworzenia ankiety wybieramy nowy formularz. Możemy wpisać nazwę całego formularza, czyli inaczej mówiąc tytuł naszej ankiety. Będzie to ankieta z okazji Dnia Dziecka. Możemy także wprowadzić króciutki opis naszej ankiety. Naszą ankietę możemy dodatkowo czymś zilustrować. W tym celu możemy wybrać ikonkę stawiania obrazu i na przykład wyszukać obrazy za pomocą wyszukiwarki Bing, albo jeżeli mamy przygotowane jakieś zdjęcia bądź inne ilustracje graficzne na naszym OneDrive'ie, pobrać bezpośrednio z niego odpowiedni plik. Ja wyszukam za pomocą wyszukiwarki, wpisuję hasło, a następnie klikam na wyszukiwanie. Zaznaczam odpowiadającą mi grafikę i klikam na przycisku Dodaj. W ten sposób możemy ilustrować wszystkie pytania, zarówno w ankietach, jak i w tworzonych przez nas testach. W następnym kroku dodaję pytanie do mojej ankiety. Mam kilka opcji do wyboru, może to być proste pytanie zawierające kilka opcji do wyboru, może to być krótka lub dłuższa odpowiedź tekstowa. Mogę wprowadzić pytanie dotyczące oceny, zarówno za pomocą gwiazdek, jak i przyznawanych punktów, a także zapytać o jakąś konkretną datę oraz skorzystać z opcji dodatkowych, takich jak klasyfikacja bądź likerta. Ja wstawię najprostsze pytanie typu wybór. Najpierw muszę wprowadzić samo pytanie. Pytanie będzie dotyczyło, gdzie dana osoba chciałaby się udać z okazji Dnia Dziecka. Po wprowadzeniu pytania dodaję pierwszą opcję, na przykład do kina. W drugim polu wprowadzę odpowiedź do teatru. Ponieważ brakuje mi jeszcze jednej przynajmniej opcji, więc dodam ją i wprowadzę odpowiedź na lot. Gdybym chciał pozostawić możliwość wpisania odpowiedzi innej niż te, które ja proponuję, wówczas mogę dodać opcję otwartą, czyli możliwość wprowadzenia przez każdego respondenta własnej odpowiedzi. Mogę także zdecydować, czy pozwalam na udzielenie wielu odpowiedzi, czyli wybranie kilku spośród dostępnych opcji, czy też pozwalam tylko na wybranie jednej z nich. Zaznaczenie pola wymagane oznacza, że nie da się przesłać formularza bez udzielenia odpowiedzi na to pytanie. Jeżeli dojdę do wniosku, że któraś z odpowiedzi jednak nie powinna znaleźć się w mojej ankiecie, wówczas wystarczy najechać myszką z boczku tej odpowiedzi i wybrać kosz na śmieci, który będzie symbolizował usunięcie danej opcji. Ja usunę opcję otwartą, pozostawię tylko trzy podstawowe. Gdybym chciał dodać kolejne pytanie, wystarczy wybrać przycisk Dodaj pytanie, a następnie znowuż wybrać typ tego pytania. Na przykład znowu pytanie typu wybór. Jeśli jednak nie potrzebuję, tak jak w przypadku tej ankiety, to oczywiście w dowolnej chwili pytanie mogę usunąć za pomocą kosza na śmieci. Pozostawię więc jedno pytanie w mojej ankiecie. Ustawię jakiś fajny motyw, tak żeby przyjemnie się odpowiadało moim respondentom. Oprócz gotowych motywów mógłbym dodać własny obrazek, ja jednak wybiorę coś, co już istnieje i przejdę do udostępnienia mojej ankiety. Wybieram przycisk udostępnij i muszę zdecydować o kilku opcjach. Domyślnie ankieta bądź test dostępne są tylko dla osób z naszej organizacji, czyli posiadających konta w Office 365 w naszej placówce. Jeżeli to ma być jednak ankieta otwarta, na przykład chcemy ją udostępnić rodzicom albo podczas jakiejś prelekcji, wykładu, wówczas należy zmienić opcję, że każda osoba dysponująca linkiem będzie mogła udzielić odpowiedzi. Konsekwencja jest taka, że wówczas nie będzie możliwości zebrania, kto dokładnie udzielał odpowiedzi, ponieważ nie będzie powiązania z założonym w naszym Office 365 kontem danej osoby. Po ustaleniu, kto może udzielać odpowiedzi i czy wymagane jest logowanie, wystarczy skopiować hiperłącze, które się pojawia w okienku pod spodem, rozesłać je do naszych respondentów, na przykład za pomocą poczty e-mail, lub udostępnić w inny sposób. W przypadku prowadzenia lekcji, jeśli nasi uczniowie dysponują urządzeniami mobilnymi, możemy wyświetlić QR kod, którego odczytanie spowoduje bezpośrednie przekierowanie do ankiety. Możemy również pobrać kod osadzania ankiety i na przykład umieścić ją na szkolnej stronie. Wystarczy wówczas skopiować wygenerowany automatycznie kod HTML
a następnie umieścić go w pożądanym miejscu na naszej stronie. Jeśli chcielibyśmy się podzielić naszą ankietą, czyli udostępnić ją innym jako szablon, na podstawie którego mogliby utworzyć jej własną wersję, wystarczy skopiować link do duplikowania. Możemy również zaprosić inne osoby do wyświetlania i edytowania tej ankiety na naszym koncie, jak również do przeglądania wszystkich spływających odpowiedzi. Pod trzema kropeczkami mamy dodatkowe funkcje konfiguracji naszego formularza. Możemy wybrać opcję ustawienia. Jak widzimy, w przypadku, kiedy tylko osoby z naszej organizacji mogą odpowiadać, możemy wybrać rejestrowanie imienia i nazwiska, jak również zażądać, że dla jednej osoby możliwe jest udzielenie tylko jednej odpowiedzi. Dodatkowo możemy ustalić datę i godzinę rozpoczęcia ankietowania, jak również jego zakończenia. Na przykład możemy ograniczyć w ten sposób czas możliwych odpowiedzi tylko do jednej lekcji, w czasie której będziemy taką ankietę bądź test prowadzić. Możemy również zaznaczyć opcję losowej kolejności pytań, jak również zaznaczyć, żebyśmy byli powiadamiani e-mailem o każdej nadchodzącej odpowiedzi. Tej ostatniej opcji, szczerze mówiąc, nie polecam, szczególnie jeżeli taką ankietę bądź test będziemy prowadzić dla wielu osób. Po stworzeniu ankiety i dokonaniu wszystkich ustawień, jak również rozesłaniu bądź w inny sposób udostępnieniu do niej hiperłącza, możemy poczekać na spływające odpowiedzi. Wraz z ich nadchodzeniem będziemy mieli na żywo podgląd, w jaki sposób rozkładają się poszczególne głosy. Każda nadchodząca odpowiedź będzie zliczana, jak również wykres będzie pokazywał wyniki dla każdego ze zdefiniowanych w ankiecie bądź teście pytań. Wyniki możemy także przeglądać ze względu na odpowiadające na nie osoby. Gdybyśmy nie zrobili ankiety anonimowej, wówczas tutaj wyświetlane byłyby nazwiska kolejnych respondentów. Inną możliwością jest pobranie wszystkich odpowiedzi w postaci pliku programu Excel. Dzięki temu możemy przeprowadzić dodatkową analizę wyników danej ankiety bądź testu. Zachęcam do wypróbowania narzędzia podczas własnych zajęć. Dziękuję za uwagę.